18. mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej odbył się dziś w drugim liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. W zawodach wzięli udział uczniowie czterech suwalskich liceów. Podczas turnieju zbierano pieniądze na leczenie Przemka Ołowniuka. Oprócz pomocy finansowej spełniamy też marzenie dziecka. W tym roku damy w prezencie laptopa, powiedział Radiu 5 Mateusz Myszkowski, nauczyciel w drugim LO, współorganizator wydarzenia. Gramy w piłkę nożną, zbieramy pieniążki na leczenie dziecka. W tym roku wybraliśmy Przemka. Przemek, no, ma sprawy onkologiczne, więc spróbujemy jak najwięcej pieniążków zebrać na jego leczenie. Pomogły też nam inne już licea, które u siebie zbierały te pieniążki. Oprócz tego próbujemy zawsze zrealizować jakieś małe marzenie dziecka. W tamtym roku udało się kupić konsolę do gier. Dwa lata temu udało się kupić pieska dla dziecka chorego. Musiał być to hiperalergiczny piesek. A w tym roku kupujemy laptopa. Na to składają się nie uczniowie, tylko prywatni jacyś sponsorzy. To, co uczniowie dają i cała szkoła, to idzie bezpośrednio na leczenie. Rozgrywkom sportowym towarzyszył występ Magika oraz pokazy artystyczne uczniów i wspólny taniec. Są to występy uczniów, czyli śpiewanie, występy taneczne i różne takie atrakcje. No, naszą tradycją od 2-3 lat stało się tak, że zawsze przy jakiejś muzyce też w trakcie turnieju cała szkoła z trybun wychodzi na plac gry, no i sobie wspólny taki taniec urządzamy.